Moi drodzy, słuchacie odcinka specjalnego, a naszym gościem telefonicznym jest już Paweł Dytko. Witaj, Pawle. Witam, witam. Nie muszę powiedzieć, że z Pawłem jesteśmy w jednym klubie osób, które są przeziębione nieco, prawda? No niestety właśnie tak, tak. Od tygodnia walczę z chorobą i trudno się z niej wychodzi. Mam nadzieję, że będzie okazja coś na weekend się więcej wygrzać i wrócić do zdrowia. No dokładnie, ja też mam taką nadzieję i bardzo czekam na sobotę, bardzo czekam na niedzielę, a przede wszystkim na takie dłuższe spanie, bo lubię spać, a szczególnie rano, i mam nadzieję, że po prostu sytuacja wróci do normy, ponieważ pogoda panuje przepiękna, a ty jakoś spędzasz ten czas taki zimowy, na przykład oddając się przyjemnością jazdy samochodem po śniegu? Na ile mogę swoim cywilnym samochodem, gdzieś tutaj każdy zaśnieżony zakręt staram się wykorzystać, ale niestety no rajdówką nie miałem jeszcze okazji w tym roku pojeździć. Budujemy te samochody, sprzedajemy i gdzieś cały czas jest ten ruch na warsztacie, a nie ma takiego powiedzmy chwili spokoju, żeby ten samochód sobie usiąść na spokojnie i nim poćwiczyć. Mocno ciśniemy teraz z budową tego nowego samochodu, prototypowego Peugeota. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy ten śnieg złapać, chociaż prognozy na najbliższy tydzień już nie są tak fajne, tak optymistyczne i podobno idzie odwilż. Także no boję się, że zbudujemy samochód i śnieg nam gdzieś spłynie, ale ciśniemy ostro, może się jeszcze uda. No dokładnie, ale chyba większość czasu swojej kariery sportowej ten samochód spędzi na nawierzchniach bardziej asfaltowych niż zimowy, więc być może tak po prostu musi być. Całkiem chyba dobrze się poukładały sprawy, jeżeli chodzi o budowę tych prototypów. Czy spodziewałeś się, powiedziałbym, takiego zainteresowania budową tych aut, bo w zasadzie takie mam wrażenie, że co zbudujesz, to od razu sprzedajesz i zabierzesz się za nowy projekt. No o dziwo muszę powiedzieć, że temat można powiedzieć chyba, że wypalił. Budując ten pierwszy samochód ponad rok temu, pod koniec 2011 roku, tak nawet do końca nie byliśmy pewni, że takie regulaminy na przykład są w Hiszpanii, które pozwalają na starty tego typu samochodów. I powiedzmy tak jakby no tutaj, i to był też pierwszy rok 2012, kiedy Federacja Hiszpańska zgodziła się na jazdę takimi autami w rajdach asfaltowych. I tak akurat fajnie skoczyłem z tym naszym samochodem, znalazł się klient Eugenio Montegon, który właśnie ten samochód jeden, drugi zakupił i tym samochodem w pełnych mistrzostwach Hiszpanii startował. Później była ta konstrukcja rurowa, na którą też tutaj znalazł się nabywca w Polsce. I teraz jest zmiana koncepcji. Próbujemy uderzyć w samochód marki Peugeot. No i tu też znowu, powiedzmy, los sprzyja. Jakoś to wszystko się w dobrym kierunku rozwija. Zostały zapisane nowe regulaminy. Samochody prototypowe będą mogły startować w przyszłym roku w RSMP. Także dla nas to bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że jak nie w tym, to w przyszłym roku uda się jakiegoś kierowcę namówić na starty właśnie w pełnym cyklu RSMP. No bo tutaj wielkie podziękowania dla osób z komisji technicznej, z PZMOT-u, które pochyliły się nad tematem, opracowały zarys, te ramy techniczne dla tej kategorii aut, także w tych ramach nasze samochody by się śmiało mogły zmieścić. Problemem jest tylko tutaj no powiedzmy taki mały zapis, który jakby tą całą grupę, już nie tylko prototypy, ale całą grupę tą narodową jakby wyklucza tu z walki o generalkę, gdzieś te samochody będą znikały z oficjalnych wyników. I tego troszkę się obawiam. Także no z jednej strony tutaj PZMOT poszedł naprawdę bardzo mocno do przodu, duży tutaj ukłon w stronę właśnie tego typu działań, bo tylko nie nasza firma tym się zajmuje, tylko też jest i Mariusz Sted i z tego co wiem to firma Maćka Oleksowicza też buduje taki prototyp, także firma G4, także no powstają takie tematy, auta tego typu będą na pewno budowane w Polsce, tylko mówię, no jedyny mały minus, że nie będą jakby tak oficjalnie brały udziału w rajdzie, będą gdzieś tam sobie z boku zapisane i tego się troszkę obawiam, że to może odstraszyć potencjalnych kierowców czy klientów na... Ale być może jest to, Paweł, taki pierwszy krok i ten krok musi być wykonany, tak. A później to większe otwarcie być może nastąpi, no ale jest też ryzyko, że powiedzmy takim samochodem ludzie czy też kierowcy nie będą zainteresowani i takich aut nie będziemy widzieć w mistrzostwach Polski, chociaż patrząc znowu na przykłady z różnych innych krajów, tak jak powiedziałeś, Hiszpania, czy też Ameryka Południowa, te samochody startować mogą. No i jeżeli ogląda się takie filmy z tamtych rajdów, to one się prezentują, powiedziałbym, bardzo, bardzo atrakcyjnie, prawda? No i właśnie o to chodzi, bo to taki jest główny zamysł, taka jest koncepcja budowy tych samochodów. No wykorzystujemy sprawdzone elementy
i podzespoły z Lancera Evo 10 akurat w naszym przypadku. Wiem, że Mariusz wykorzystywał Evo 9, no tylko obkładamy to, wkładamy w inne ciekawsze nadwozie. No tutaj trzeba powiedzieć sobie uczciwie, te samochody z samochodami klasy S2000 czy SWR, czy SWRC nie mają zbyt wiele wspólnego, praktycznie nic, oprócz tego wyglądu, no ale no, coś ciekawszego dla oka, prawda, i dla kibiców, dla potencjalnych może sponsorów, no, no jest to coś innego niż powiedzmy ten długi sedan, który jest samochodem rajdowym, no tak powiedzmy dla osób z zewnątrz nie ma zbyt wiele wspólnego, a te kompaktowe, małe, zwarte samochody, dużo lżejsze, na pewno wzbudzają większe zainteresowanie i są ciekawsze dla oka, także myślę, że też taką koncepcją, ideą kierowali się w Argentynie, kiedy właśnie budowali tą klasę Maxi Rally. I tam to jest o tyle fajnie rozwiązane, że są zapisane po prostu już jedne zasady, jedne podzespoły, które są homologowane, na przykład tam skrzynia chyba jest Subaru, silnik Sondy i wszystkie auta są identyczne, wszystkie mają te same osiągi, tylko są inne nadwozie po prostu. W innym nadwoziach, także no, no też jest to metoda. No tam widać, że te samochody naprawdę sprawdzają się doskonale i one no miażdżą te wszystkie Subaru, Mitsubishi i ten wolno sący silnik 2 litry, czy 2,5, nie wiem dokładnie, ale z lekkim nadwoziem, z sekwencyjną skrzynią biegu. Daje radę, prawda? Z profesjonalnym zawieszeniem daje radę i te samochody wygrywają z dużą przewagą, także może tutaj też właśnie niektórzy władze obawiały się, że te samochody są zbyt szybkie i gdzieś tam robić zamieszanie i dlatego mamy teraz ten zapis, który tak troszkę daje te samochody na bok, ale tak jak mówisz, no pomalutku, nie od razu będziemy chcieli całą rękę, że pomału będziemy oswajać może PZ Mod i w przyszłym roku te samochody będą mogły już jeździć bardziej oficjalnie. No ale tak wygląda, widzę przyszłość i różne techniczne aspekty. Widać jak firma Mitsubishi nie zdecydowała się na Lancer Evo 11 chociażby. No to jest taka firma jak twoja, jak firma Pawła Dytki, która po prostu taką ewolucję z podzespołów dziesiątki robi i myślę, że bardzo dobrze, że tak się dzieje. No ktoś musi te rajdy do przodu, no i wprowadzać pewne innowacje. Paweł, a skąd w ogóle pojawi się pomysł przełożenia tych rzeczy z Evo 10 do innego nadwozia? Tak jak już wspomniałem, no podpatrywanie w ogóle budowy takich nietypowych samochodów zaczęliśmy podczas moich startów w wyścigach górskich w 2011 roku, bo tak jak też wspomniałem wielokrotnie, takie super prawdziwe wyścigówki, które jeżdżą w kategorii E2 SH, to jest taka grupa prototypów, ale jeszcze nie formuł, chociaż są klasyfikowane przy samochodach właśnie tych sportowych, formułowych. No to są takie właśnie budowane, powiedzmy, zupełnie nowe konstrukcje, wykorzystujące tutaj silnik z jednego modelu, zawieszenie może z innego. I te nasze budowy właśnie były prowadzone głównie pod tym kątem wyścigów górskich, a że potem życie pokazało, że klienci byli bardziej na rajdy, także te samochody, tak jak pierwszy Volkswagen i drugi, no, były budowane właśnie pod kątem rajdów. Trzeci nasz Volkswagen był budowany do wyścigu, to konstrukcja rurowa. Tylko że tak jak też wiesz, wspomniałem w wywiadach, no w wyścigach górskich niestety moc silnika też ma tutaj ogromne znaczenie i na razie tak potężnego silnika jeszcze nie montowaliśmy do tego samochodu, także trudno porównać jego osiągi prawdziwe. Tak, potencjał i osiągi. Teraz przy tych nowych przepisach, kiedy właśnie znowu mogą samochody jeździć w rajdach, no to znowu odchodzimy od tej konstrukcji rurowej, zostawimy sobie 10 tam na papierze, na jakieś inne okres, inne czasy, a będziemy bardziej tu jednak na tym tradycyjnym nadwoziu pracować, tym bardziej, że to właśnie ta nowa konstrukcja Peugeota jest dużo większa, tam bardziej śmiało możemy zaadaptować ten silnik, nie musimy robić tak drastycznych przeróbek. I stąd ta zmiana, stąd decyzja zmiany z nadwozia Volkswagena właśnie na Peugeota? Tak, bo jednak przy Volkswagenie no, samochód jest dość mały i tam dość mocno musimy ingerować w przebudowę nadwozia. A tutaj z myślą właśnie o tych przepisach rajdowych, gdzie tych takich przeróbek nadwozia nie możemy tak wiele wykonywać. No Peugeot nadaje się idealnie, jest dużo większym autem, także śmiało możemy tam zaadoptować te wszystkie podzespoły. I oprócz tego jeszcze tutaj samochód ma większy rozstaw kół, jest dłuższy o 7 cm od Volkswagena, także to bardziej zbliżone. Także myślę, że będzie się lepiej prowadził. No. Czekamy, tak jak mówisz, może ta zima jednak musi odejść i przeprowadzimy te pierwsze testy już na asfalcie pod kątem tej nawierzchni, w której tam, tak jak mówisz, będzie częściej. No, a czy Polo Proto, to Polo sprzedane do Polski, czy masz wiedzę, czy to Polo gdzie będzie startowało w jakichś cyklach, w jakichś rajdach, w wyścigach?
Do końca nie mam takiej informacji. Początkowo miał dojeździć właśnie wyścigy górskich, ale czy tak się stanie do końca, to nie wiem, bo tak jak mówię, no wyścigi górskie, ta dyscyplina się mocno rozwinęła, a to za tym idzie konkurencja i poziom technologiczny też mocno poszedł bardzo do góry, także no tutaj montaż zwykłego silnika z Mitsubishi, tylko z wyciągniętą zwężką, tak jak jeździło się lat temu 10, można było walczyć o tytuł mistrza Polski, no te czasy już poszły w niepamięć i tutaj naprawdę duży wyścig zbrojeń i te cyfry 800, 900 koni, 700, to robi wrażenie i niestety no też jest bardzo, bardzo drogie, także. Dokładnie tak. No, a co jeżeli chodzi o ciebie, jeżeli chodzi o twoją przyszłość wyścigową czy też rajdową, sezon 2013, jakie masz plany, jakie masz marzenia i co jest możliwe do zrealizowania według ciebie? Marzenia cały czas są, także chciałoby się jeździć, jak jest super Dukatku, nie odwieszać na stałe, na kołek, ale no na dzień dzisiejszy, jest końcówka stycznia, nie mam niestety żadnego poważnego sponsora, także w jakieś pełne cykle pewnie będzie ciężko się tutaj zapisać. A jakieś pojedyncze rajdy, czy są szanse na to, że na przykład w takim aucie prototypowym, w takim Peugeotie mógłbyś wystartować? Prędzej może właśnie może będziemy myśleć, żeby właśnie jednorazowy występ zaliczyć takim samochodem w rajdach, a nie w wyścigach. No bo tak się zaczyna pomału to wszystko właśnie obracać w tą stronę, że może zbudowanie samochodu rajdowego przez tą konieczność, no powiedzmy, możliwość montowania zwykłych silników, niekoniecznie tak super mocno wyżyłowanych, powoduje, że samochód do rajdów może się okazać nawet troszkę tańszy w tej kategorii prototypowej do przygotowania niż do wyścigów. Także zobaczymy, na pewno pracy dużo jest na firmie. Oprócz tego jeszcze na 90% będziemy współpracować z Mariuszem Nowocieniem na przyszły rok, także. Ale tutaj już o tradycyjnym mękowym samochodzie. Raczej tak, jeszcze trwają dyskusje, ale raczej chyba zostaniemy przy tradycyjnym aucie grupy. Tomek Czopik chce wrócić do rajdów i mówi, że być może cały cykl Mistrzostw Polski jest możliwy w jego wykonaniu. To też dobra informacja. Pewnie, jasne, tak. Więcej kierowców będzie startowało cyklicznie, no to lepiej dla tej dyscypliny, bo różnie się tutaj mówi. Są też czarne wizje, że ten rok 2013 był bardzo trudnym rokiem, że będzie mało kierowców jeździło, także każde kolejne nazwisko, które i kierowca, który deklaruje starty, no to jest na pewno dobra informacja, bo i dla kibiców na pewno, prawda, bo oglądanie 15 samochodów czy 20 no nie jest czymś fajnym, ale miejmy nadzieję, że te wszystkie zmiany, które PZMOT teraz nam proponuje, że to wszystko jednak będzie szło w dobrym kierunku. I ta kategoria FWD, która prawda, też będzie może przyciągała kierowców z aut mocnych, przednionapędowych. Więc to wszystko będzie się fajnie rozwijać i jak nie ten rok, to przyszły już naprawdę będzie takim dobrym rokiem. A gdybyś planował taki pojedynczy start, to jaki to byłby rajd, jeżeli chodzi o sezon 2013? Czy zdążyłbyś czymś na przykład na rajd Świdnicki? Na pewno chciałbym, żeby to był rajd na Dolnym Śląsku, z racji tego, że Dolny Śląsk traktuje prawie jak swoje tereny. I ten klimat na pewno na Dolnym Śląsku, klimat rajdowy jest bardzo fajny i miło go wspominam, także albo to byłby rajd dolnośląski, albo rajd świdnicki. Boję się, że na Świdnicę możemy z tym wszystkim coś się nie wyrobić, także może będziemy planować właśnie takim mocnym akcentem pod koniec roku. Pawle, sezon Mistrzostw Polski 2012, tak dosłownie w kilku zdaniach. Czy podobał Ci się ten rok, no i dominacja Kajetana Kajetanowicza? No rok był dość ciekawy, a to, że dominował Kajetan, no to chwała mu za to i dobrze, bo na pewno, tak jak wcześniej Brian wyznaczył jakiś kierunek i podciągał tempo, tak teraz to robi Kajetan i pokazuje, że samochodami N-grupowymi, no to już też samochody R-grupowe, ale rozbudowanymi N-kami dalej w Polsce można walczyć. To patrzę nawet pod kątem tutaj no, naszej firmy, którą prowadzimy, która właśnie buduje tylko tego typu samochody. To są dobre informacje, no bo pokazują, że dalej warto jeszcze te auta robić, chociaż są już one naprawdę bardzo stare i szkoda, że firma Mitsubishi i Subaru chyba tak się będzie no, tutaj chyliła ku zmierzchowi, nie wiem jak Subaru, ale z tych informacji, jakie mamy od Mitsubishi, no to raczej nowszych modeli nie będzie i trzeba się nastawić na to, że to jest ostatni już model Evo i no i jeszcze dobrze, póki one jeszcze jeżdżą, ten rok, czy dwa, czy może trzy, jeszcze można na tym działać i na pewno inni kierowcy widząc, jak szybko można jeździć dalej tymi samochodami, przy tych autach jeszcze zostają,
bo wcześniej, kiedy tak dominował Brian samochodem S2000, to praktycznie wszyscy już położyli krzyżyk na te auta, a okazuje się, że można, jednak prawda? dużo treningu i można, i można. No dokładnie tak, to być może trzeba się będzie przestawić na przykład na markę Subaru, czy bierzesz coś takiego pod uwagę, jeżeli chodzi o przyszłość swojej firmy w perspektywie kilku lat? Jeżeli Subaru wypuściłoby jakiś nowy model homologowany w tej grupie N, czyli samochodów łatwo dostępnych i dość tanich, tak to nazwijmy, w stosunku do samochodów klasy R czy S2000, to można by o tym pomyśleć, a jeżeli Subaru pójdzie w kierunku, że będzie już następnym samochodem, to będzie samochód klasy R5, czyli będzie tak samo drogi jak samochód typu Peugeot czy Fiesta, no bo niestety od razu wszystko, co budowane jest fabrycznie i nazywa się właśnie S2000 albo R5, kosztuje. No to w tym momencie jakby nie będzie, i będzie taka konieczność, że będziemy też musieć kiedyś myśleć o właśnie pójściu na wyższą półkę, no to będzie jakby naprawdę otwarty temat i te wszystkie samochody mniej więcej i kosztowo, i osiągami są do siebie zbliżone, także. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze w rok czy dwa będzie można z tym Mitsubishi czy Subaru jeszcze będą działać i zostaniemy przy tej marce. Dokładnie tak. Pawle, to już dosłownie ostatnie pytanie, nasza rozmowa zbliża się do końca. Czego możemy Ci życzyć przed tym rokiem, przed tym sezonem? Na początek powrotu do zdrowia. A później, no niestety, no mamy taką dyscyplinę, uprawiamy wszyscy, że pomimo wielu i dobrych chęci i różnych planów, no życie, a niestety te budżety i finanse, no weryfikują wszystko, także wszyscy chyba mają to samo marzenie o dobrych sponsorów i tego bym sobie życzył, czy to będą dobrzy sponsorzy moich klientów, czy będą sponsorzy dla mnie, to naprawdę to jest w naszym sporcie, to jest chyba najważniejsza rzecz. No to tego życzymy, takiej pozytywnej, Pawle, pozytywnej weryfikacji, no i szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia. Dzięki wielkie, pozdrawiam.